Dashboard, witam Was na kolejnym polowaniu nocno-dziennym. Zobaczymy, czy wytrwam. Zaczęliśmy koło 22. Temperatura jest 7 stopni. Księżyca brak, chociaż 3 dni jest do pełni. Jest wiatr niestety, który będzie przeszkadzał nam podczas dzisiejszego polowania, no ale postaram się poradzić. Mam nadzieję, że coś wyjdzie, może jakieś dziki. Oczywiście dzisiejszy temat przewodni to jest ochrona zasiewów. Mamy już dużo zgłoszeń odnośnie popisanych pól, czyli pobuktowanych przez dziki. Przede wszystkim lochy z pasiakami, ale też trafiają się pojedynki. Co wyjdzie, zobaczymy później. Zapraszam do oglądania. I mamy dzika. Pojedynek. Zobaczymy, czy się uda go podejść.
gdzie leziesz, dawaj tu bliżej. Kurde, Felek. Co się stało? Uciek mi. Jest, kurczę, ale... Co mi do rzepaku będzie właził? Coś go wystraszyło. Idzie. O, w dupę. Wchodzi w rzepak. Szkurde, Felek. I już dupa. Wodziku. Jelenia, zobaczcie. Ale jaja. Gdzie moc atrakcji? Kupę zwierzyny. Mamy nietoperza, który lata koło saren. Już kozioł mnie sprychał. Który ładnie lata. Tam gdzie koza stoi, to tam najprawdopodobniej jest lizawka. Skurczebek. Hałasuje mi tu. Na poprzedniej łączce ci widzieliście, o tam kolejne lata. Na poprzedniej łączce ci widzieliście i ja tam szczeliłem swojego byka. Jest wyżka, z której naszczelałem tych dzików tyle. I wszystkie szczelałem tam pod dębami. Dobra, idziemy na ambonę, bo szkoda czasu. I mamy kolejnego dzika, to jest ten sam. I mamy liska. Kręci się troszkę. Ale jest odchodzący i za blisko zabudowań, więc nawet nie ma co. Myliska, tak jak widzicie, jest troszkę daleko, ale zobaczymy, czy uda nam się go ściągnąć. Odchodzący jest. Nic z tego, chociaż może. O, już go nie widzę. Jest, kręci się. Raczej nic z tego. Dobra, odpuszczamy go, idziemy zobaczyć ten zasiew. No i w końcu mamy pierwszą zwierzynę drapieżnika. Ciekawe, czy to nas dobiegnie. Jak tak, to będziemy ją szczelać. Mm-mm.
poszła kula. Ale to nic. Przejdziemy się tam, zobaczymy, może uda się innego drapieżnika. Tu też kręcą się szopy. Jednak nie udało się nic upolować. Dzik, o kurde, zrobił nas w bambuko i to dobrze. Pierwszy raz został zauważony, ale niestety jeszcze czekałem, żeby troszkę coś nagrać. Albo dostał wiatru, albo słyszał, nie wiem, jakoś tak dziwnie elektrycznie odskoczył. Podeszliśmy bliżej od strony lasków. I co? I dupa. Poleciał w rzepak, no to cyk za nim po rzepaku. Na ambonie trochę powabiłem i kurde wyleciał z trzciny, ale nie byłem przygotowany na to, że wyskoczył. Także zanim załadowałem broń, to już było po temacie. Dzik mi zginął, dosłownie nawet nie wiem, gdzie on poszedł. Było widać dużo zwierzyny, bo widziałem. Teraz jeszcze się nie przyjrzałem się, czy to było na pewno jeleń, ale czy łania, czy byk, nie powiem, muszę później zobaczyć na komputerze, będę nawet wiedział, czy to był byk, czy to łania. Były widoczne lisy, były widoczne sarny, jeszcze spotkałem po drodze jeszcze niedoliska, ale już nie dało się go nagrać, także bardzo dużo zwierzyny, polowanie zakończone pokojowo. Ale to też się nic nie dzieje. Jutro spróbujemy jeszcze raz swoich sił, zobaczymy co będzie. Dzięki wielkie, dashboard. Dashboard. Rozpoczynamy polowanie na kozła. Mamy maj. Także już czas zacząć. Wiadomo, zaczynamy sezon kozów od 11 maja. Ale tutaj trochę się przedłużyło mi. Raz ze względu na pracę. A dwa, pogoda. Niestety troszkę popadało. Już pierwszego kozła jeden kolega strzelił. Bardzo ciekawego był kosa. A co nam przyniesie, to zobaczymy. Idę na razie wzdłuż wału, wzdłuż rzeki. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest zdecydowanie mokro. Wszystko porosło. Mamy zaprzeczenia do kolegi, który nam to czasami przekasza, żeby lepiej można było przeprowadzić podchód. Wszystko mokre, ale spróbujemy. Ale widać, że zwierzyna tutaj się przemieszcza i rusza. Widać położoną trawę, czyli coś tu przewoziło. Ale będę cały mokry, kurde felek. Wszystko mokre. Dobra, do później. Niestety dłużej już wałem nie mogłem iść. Cały jestem po pas mokry. Także wyszedłem na polną drogę przy polach. I zobaczymy, jak to będzie. Naprawdę jest kurde mokro. Plus sezon na komary i kleszcze uważam za otwarty. Chciały zeżreć mnie żywcem. Krwiopijce. Chmury tak gęsto się unoszą, że jeszcze będzie lać. Niby zapowiadają cały tydzień, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Na razie idziemy teraz cichutko, bo Anusz widać. No i już się rozpadało. Trzeba pokrapiać już dosyć. Ale przy okazji też podejdziemy na pole, gdzie rolnicy zgłaszali szkody. Szkody wyrządzone przez lapy z pasiakami, które akurat nie udało mi się złapać na fotopułapce, które wam za chwilkę pokażę. A teraz idę zobaczyć, co tam nie będą wyprawiały. Chociaż nadmienię, że kolega rolnik, bo znam osobiście tego rolnika, bardzo fajny jest gością. Nie jest jakiś
taki wybuchowy, że a już mi żrą, przyjdźcie, róbcie cokolwiek. Też przyjdzie, sam przypilnuje pola, poprosi o jakiś hukimol, poprosi o petardy hukowe. Taki jest gość równy do dogadania się. O, tutaj była, założony był sznur hukowy, strzelały. O, zobaczymy, czy jakieś szkody widać. Zobaczymy. W tych czasach mieć bardzo dobry kontakt z rolnikiem to jest super sprawa i dla myśliwego, i dla koła. Zmniejsza to kłótnie między rolnik koło. Podstawą jest dogadać się. Po co się szarpać niepotrzebnie? Jakieś sprawy sądowe czy jakieś arbitrażowe. To wszystko jest bez sensu. Wystarczy jak człowiek porozmawiać. I każdy niech swoje robi, będzie wszystko ok. Jak widać, na polu jest posiana kukurydza, więc
Nie dziwię się rolnikowi, a z tego co wiem, to jest kukurydza nasienna, cholernie droga, więc chcą, żeby przypilnować. Oni też duże koszta ponieśli. Kurczę, ale chyba będę wracał, bo zaczyna padać coraz mocniej, a za bardzo nie ma gdzie się jeszcze ukryć. Sobie spaceruję, a patrz co tu mam. Żurawie i mały żuraw. Ale cyrk. Pszenicy. I proszę. A tylko łeb mi wystawał. A, dobre. Nie to mówię, to jest piękne w myślistwie. Można różne rzeczy zaobserwować związane z przyrodą. Ale przede wszystkim spokój i ciszę. Można wyciszyć myśli, uspokoić się. Pięknie. A z drugiej strony obłona postawiona przez kolegę Wojtka. Tak jak ją widzicie, na tle panoramy Ślęży. No dzisiaj tak mówiłem deszczowo, więc niestety, ale taka aura. Ale to nas nie przeraża. O, patrz, a tam jest drugi żuraw, jak go wyłapiemy zaraz. Tam. Gdzie ty jesteś? Tam mam drzewo. O, jest, widać go. O, proszę. Głowę tylko widać. Niestety aparatem wszystko, więc jakoś nie powala. Ale jednak. No. Pochmurnie, deszczowo. I kolejny zwierzak, zobaczcie jak pędzi zając. Czyli efekty tego, że strzelamy do lisów, dają rezultat. Mamy zająca. Pięknie, ale pogoda nie jest na kozły. Niestety. Ale to nic. Sam fakt, że widzi się zwierzynę, nawet drobną, typu ptaki. Tu mamy drobne ssaki, czyli zające, pierwsze oko. Czyli nasza praca nie idzie na marne. Starając się przyczepiać drapieżniki, mamy efekt w postaci zwierzyny drobnej. Cieszy oko. Jest zając, tak jak mówiłem, patrzcie jak pięknie wygląda. Trochę mi się ruszał, przez lornetkę powiększyłem, żeby lepiej było widać. Ale zobaczcie. Piękny widok. Jestem na polu rolnika, tego co wiem, że mi zgłasza szkody. I zaraz wam pokażę jak wygląda pszenica. W niektórych kawałkach, ale takich kawałków jest coraz więcej. Także patrzcie. Ewidentnie buchtowane. Dołki jak się patrzy. Czekaj, wejdę. Nie chcę za głęboko wchodzić mu, bo nie podeptać bardziej. Ale cały placyk. Jest tego sporo. Tak jak dzik szedł. Praktycznie wzdłuż tej ścieżki technologicznej. No i tu w tych kawałkach to samo. Ciech, 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 ciech. Takich kawałeczków jest sporo na całym polu. Tu trzeba będzie przypilnować tego gałgańca, co tu się kręci. Dobra, zobaczymy, może jakiś koziołek wyjdzie. Do później. Nadmieniając, jeżeli chodzi o szkody w pszenicy. Tak, jest to faktem. Wcześniej na tym polu była kukurydza, więc normalna rzecz, że tam dzik będzie buchtował i będzie robił szkodę, tak? Jeżeli nic w pobliżu innego nie ma. Wiadomo, że rzepaki już porosły, są dosyć wysokie, jest dużo kwiatka, więc buchtuje za kukurydzą. I na polu tym, którym jest, i na tym polu, które jest posiane typowo teraz kukurydza, tak? Także pilnujemy go, a tutaj przechodząc dalej, oglądając dalsze pola tego rolnika, natrafiliśmy na kolejne kwiatki takie, które świadczą o tym właśnie, że zwierzyna jest w pobliżu,
że tutaj zwierzyna bytuje i co jest przede wszystkim plusem po deszczu. No to wiadomo, o co chodzi. Chodzi o tropy zwierzyny, tak? Zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda u mnie. Oczywiście tutaj jest przy takich kolejnych pociągniku, gdzie stoi woda, jest błotko. Obok tego jest dąb i zobaczcie to. Jak mówiłem, są kolejny pociągniku, dosyć spore i głębokie. A tutaj mamy dębę. Jak podejdziemy bliżej, będzie można zaobserwować tropy. Na przykład tutaj przechodziły dziki i wchodziły też babrały się. W tym zobaczcie, jak to wszystko jest zdeptane. Tak najładniej to można powiedzieć. Gdzie niegdzie widać odbitki, tak jak na przykład tutaj sukni dzika. Także tu jest kartka, no i widać, wiadomo, gdzie poszły. Poszły tutaj przejściem dalej w głąb do lasku, że wszystko ładnie widać, gdzie co i jaka zwierzyna przechodziła. Tutaj też sarny przechodziły. Wiadomo, że sarny odbijają się też szpile w momencie, kiedy jest wysokie błoto. No ale tutaj już mamy dzika na przykład i tutaj też. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Także to taki zwykły, spokojny podchód, polowanie. A spokojnie przejdziemy sobie, zobaczymy, co i jak. Właśnie szkód w naszym łowisku. No to jest sytuacja na poziomie znośnym. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Staramy się z rolnikami dogadywać, pomagać. I oni nam pomagają, my im tak samo pomagamy, tak? Bo pilnujemy ich tym ból. Nie ma u nas jakichś dyżurów. U nas wszystko jest w kwestii polubownej. Kto ma czas, ten jedzie i pilnuje. Wiemy, gdzie są szkody, bo za każdym razem, jak ktoś potrzebuje, to zgłasza i mówi, że tu i tu są dziki. Jedziemy i zgłaszamy. Zgłaszają nam. No i oczywiście, kto może, ten jedzie i pilnuje. Czy jak trzeba, to się wydaje. Sznury hukowe, huki nol i tak dalej, czy armatkę, tak? Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o ilość godzin, no to ja już byłem was 4 razy, 4 albo 5 razy byłem. No to od 22 do 6 rano. 40 robocze godzin. Jest robota zrobiona, jest. Można powiedzieć, tydzień w pracy ekstra. No i przeważnie tak jadę po drugich zmianach, bo to najlepiej mi wychodzi, bo jeszcze mogę jakieś troszkę snu załapać, a później na drugą pracę, drugą zmianę znowu do pracy. Trzeba jakoś łączyć i myślistwo, i pracę, życie prywatne, żeby wszystko się ładnie skrywało. Dali pod dębem mamy jedną z moich lizawek. Ona jest dosyć już stara, ale jeszcze sól jest, bo widać. I zwierzyna ją pobiera. Też dobrze. Bo to znaczy, że jest. Mam jeszcze jedną sól do uzupełnienia, bo ją dziki wytargały spod innego dęba. Ale to powolutku. Teraz cichutko podejdę pod łączkę, bo tu często można kozby spotkać. Mam nadzieję, że i tym razem też spotkamy. Zobaczymy za chwilkę. Co do mojego podchodu, staram się jak najbardziej cicho podchodzić zwierzynę, kroczek po kroczku. Śpieszymy się, bo tu nie ma żadnego sensu pośpiechu. Im szybciej będziemy szli, tym więcej zwierzyny przegapimy. Po prostu powoli, powoli i jeszcze raz powoli. Wiadomo, dzisiaj jestem trochę słabo ubrany, bo nie mam ani czapki, ani kołnierza, ale to taki spontaniczny wypad, że tak powiem. Miałem 1,5 godzinki czasu, więc mówię, wyskoczę, bo żonka z dziećmi pojechała na zakupy. Nie będę siedział w domu. Trzeba ruszyć dupę i spalać kalorie. A tutaj jedna z moich ulubionych ambon. Zaraz ją zobaczycie. Co ja na tej ambonie drapieżników naszczelałem. O kurde, ale kilka saren też. Dzika? Nie, dzika nie. Dzika z tego wypatrzyłem i musiałem go podchodzić z te ptaka. Ale no,
drapieżników dosyć. O, zaczyna deszcz padać, kurde. Dobra, idziemy dalej. Ja wiedziałem, że tutaj u rolnika na środku pola była lekka niecka, ale zobaczcie, co się stało. Dziki sobie zrobiły babrzysko. I to kurwa potężne. Dobre 15 na 15, jak nic. A tutaj, że tak jak mówiłem, szukają kukurydzy. Wszystkie dołki rozchodzą się. Wszystkie buchty kukurydzy. Tak i tutaj. Kukurydza. 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 Zaczyna coraz bardziej padać. Idziemy, zobaczymy na jeszcze jedno pole. I spierdzielamy do domu. To nie jest pogoda na kozły. Nic nie poradzimy. Zobaczcie, jak jaja. Ledwo weszliśmy na pole. Już mamy dzika. Kurczę, ale fart. Zobaczmy, czy coś dalej nie ma. Jest, kurde, kozioł. Muszę nas sprechać. Sobie wlazł w krzaczorki i śladu po nim nie ma.
może jakieś inne dziki, ale podejdziemy i spróbujemy zobaczyć, co tam się dzieje. Kurde, te komary gryzą. Tak, dziki, idziemy do nich. No i tak jak mówiłem, ale to nie jest mój błąd, no to jest Loszko i tu macie jednego pasiaczka, tutaj drugiego. Gdzieś tu powinna być druga. Nie widzę. Ale tak mi się wydaje, że to jest Loszka z pasiakami. Dobra, podejdziemy ją bliżej i zobaczymy, co to jest. Za chwilkę będę wiedział. Drugiej nie widzę. No tak, ewidentnie 12% widzę pasiaki. Chyba, że mi się w oczach pierdzień. Dobra. Podchodzimy bliżej. Zobaczymy, co to się dzieje. Trochę skróciliśmy dystans, ale jeszcze brakuje. Dobra. Podeszliśmy kilkanaście metrów do dzików. Próbujemy jeszcze skrócić dystans. Cały czas myślę, że te pasiaki, a tak, widać, widzicie, pasiaczki ruszają się, patrzcie ile ich jest. Wszystko się rusza, o. Dobra, jeszcze kawałek podejdziemy, pogonimy je. Jak widać, gdzie było buchtowane, wszystko jak kontrastuje. Lada ostro. Czasu napierdało, trzeba odejść. Moje drogie panie, starczy jedzenia. Nie słyszę. Podejdziemy bliżej. Dały radę się wywrócić można. Dziewczyny, starczy wam już jedzenia. Hop. Hej, dziewczyny. Już starczy. Ile będziecie jadły?
Już, raz, dwa, trzy. Ale cisną i fukają. Już się nie obrażaj. Koniec jedzenia. Dobra. Na chwilę pole przypilnowane. Wszystko to takie jest bardziej ciemne w kontraście. No to takie, to wszystko są buchty tych dzików. I one po kolei sobie tu przy ścianie lasu w dali, oddali buchtowały. Jeszcze z tyłu za plecami, ale to już nie będę pokazywał. Tu tylko chciałem tak dla kontrastu pokazać, jak to wygląda. Dwie lochy i kilkanaście pasiaków. Ale zostały przegonione, więc pole na chwilę przypilnowane. Kurczę, dopiero usiadłem na zwyższe, żeby chwilę sobie odpocząć. A ty już tam latają. Ja pierdzielę, chyba całą noc tak będę biegał. No cóż. Albo to inna watacha. Raz, dwa, trzy, takie większe. Dobra, próbujemy jeszcze raz. O, zlazłem ze zwyżki i faktycznie widać dziki. Tylko teraz, czy to ta sama watacha, czy coś innego? Czyli te dwie lożki i pasiaki, czy coś innego? Zaraz podejdę i zobaczę dystans, ale tam są, mi się wydaje, trzy większe dziki, więc to może jakaś inna wataszka. Dobra, podchodzimy je dalej. Kurczę. Tak mi się wydaje, trzy. Więcej. Z pięć. Dobra, za chwilę chciałem widzieć więcej. Jeszcze bardziej skróciłem dystans i tak jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć dzików. Całkiem co innego, to nie jest ta lożki. Jest jakaś wataszka. No dobrze, podchodzimy je dalej, próbujemy. Na razie niech sobie buktują, a my spróbujemy podejść bliżej. Jesteśmy coraz bliżej. Także tu już widać trzy dziki. Z tyłu są dobre. 3, 4, 5. Pięć dzików. Dobra, podchodzimy je dalej. Buktują w najlepsze, robią szkodę.
dzika. Czy to jest ten, który był na początku? Wiaterek mam twarz, czyli wiatr się zmienił. Nie było w ogóle wiatru, teraz mi delikatnie wiatr twarz wieje. Się spróbuję szybko zamaskować. Jestem niezamaskowany. Dażbur. Dzisiaj rozpoczynamy kolejne polowanie. Jak na razie mam wszystkie nie bezowocne, można tak powiedzieć, bo nic nie szczeliłem.
Dzisiaj będziemy pilnować pola, ochrona zasiewów kukurydzy nasiennej. Co z niej wyniknie, no to zobaczymy. Na chwilę jedno jest pewne, komary żrą jak porąbane. Temperatura 19 stopni. Także mam nadzieję, że coś się uda przypilnować tego pola. Czasu mam do rana, więc zobaczymy, co wyjdzie. Świeże buchty, w ciągu dnia zrobiłem rekonesans, czyli dziki są. Tak jak mówiłem, na razie udajemy się wzdłuż wału przy naszym ośrodku. Wał ciągnie się wzdłuż Czarnej Rzeki, więc ostatnio znajomy kolega przeorkanował, no więc można cicho podejść do pola, nie robiąc większego hałasu. Komary to popierdzielają także masakra, a nie wziąłem żadnego spraya, także nie lada wyczyn dzisiaj będzie. Wszystko się rozgrywa na dosyć podmogłym terenie, więc no słabo, no ale nic nie poradzimy, polować trzeba, pilnować pól trzeba. Tropy świeże są dzików, także coś się wydarzy. Na pewno te loszki z tymi pasiakami też się kręcą, ale są jakieś takie większe tropy, jakby pojedynka. Zresztą tam też na jednym nagraniu był widoczny pojedynek i to podejrzewam, że on tam się kręci, a później wraca z powrotem, powiedzmy, do rzepaku, bo do tych pól, gdzie jest zasiana kukurydza za ścianą. Przepraszam, popchnął komara. Za ścianą krzaków, czy to można nazwać trochę zakrzaczeń, jest rzepak. Więc tu się nawpierdziela, narobi szkody i wraca odpoczywać w rzepak. Dobra, do później, bo połykam tylko komary. I mamy pierwszą zwierzynę na dzisiejszym polowaniu. Rokacza. Kurczę, wygląda jak taki selekcyjny nawet. Zobaczmy, co to za gość. Niech podejdzie bliżej, a jak najbardziej selekcyjny. Zobaczycie ułożenie tych narostków. Tutaj wysoki szóstak. Zacikami, bo to też ma dzisiejszy sens. W ogóle to zły cel mojej wyprawy dzisiejszej na polowaniu. Łowczy nawet podrzucił mi zwierzkę na środek pola, tak jak prosiłem. O, jest zwierzka. Z niej będę mógł całe pole oglądać, bo sytuacja wyglądała wczoraj tak, że tam gdzie ta zwierzka uciekła mi. Zwierzka, podchodziłem dziki, przeganiałem je i wracałem na zwierzkę. O, tutaj zaraz zobaczycie, bo zwierzkę pod dębem. Jeszcze kawałek. Gdzie ta zwierzka? O, tutaj pod dębem.
zmianę. A tam co to mamy? Kolejne zwierzę. Sowa, ale uciekła mi. Kurczę, kiedyś miałem taką sytuację na zwyżce, że polowałem i sowa mi przyleciała, mało co na kapeluszu nie usiadła. Zobaczmy, co tam mamy już. Czy mamy jakieś dziki już, czy jeszcze na polu nie ma? Jeszcze pusta. Ale łowczy, tak jak prosiłem, przywiózł zwyżkę. Jest zwyżka, bo tam, gdzie ta zwyżka stoi, dziki wychodziły. A ja tam przychodziłem, przeganiałem te lochy z pasiakami i wracałem. O, tutaj na zwyżkę, zaraz ją zobaczycie. Pod dębem. Czekaj. Gdzie ty jesteś? O, jest tutaj. Zasiadałem na niej. Dobrze nie usiadłem. Trzeba było oddylać z powrotem, bo dziki wychodziły. Także prosiłem go, żeby podwiózł. O kurde, chyba już są dziki. Pod samą zwyżką. Ale jaja. Dobra, to zbieramy się, idziemy do przodu. Tak, dziki są. Idziemy. A nie mówiłem, że dziki są? To chyba są te lochy. Chyba, że ten pojedynek z wczoraj. Coś mi się za plecami jeszcze łamie. Zaraz zobaczymy. No to mamy znowu lochy z pasiakami. Tam jest locha. I tu jest locha z pasiakami. Ale buktuje, kopię dołę, zaraz gonimy ją. Dobra, idziemy gonić, bo to szkoda czasu. Dlaczego ona kopię dołę? Buktuje, że pasiaki są. Jeszcze sraluchy. No ale buktują i robią szkodę. Dobra, gonimy. Czym się może najpierw jej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Się najedli, nie? Więc nie będziemy ich trzymać, bo szkoda czasu.
Dobra, koniec jedzenia. Panie Czesiu, proszę wyprosić państwa. Panie Czesiu, idziemy. Do widzenia. Tych państwa nie obsługujemy. Nie ma co się obrażać. Do widzenia. No, nie porządek. Troszkę szkód narobiły. Teraz zasiadamy na zwyżce i pilnujemy. No i pilnujemy dalej. Na razie różki z pasiakami uciekły. Siedzę sobie na zwyżce. Primosik na dole, ale go chyba nie widać, on delikatnie, delikatnie. No to czekamy. Palecik zamontowany. Czy coś wyjdzie? No to zobaczymy. Zobaczcie, mamy sarnę z koźlakiem. Się uda przybliżyć. Słaba jakość, ale coś tam widać. Spróbujemy z lunety pokazać. Sarna odskoczyła, zostawiła koźlaka. Oczywiście my go nie będziemy ruszać. Troszkę przybliżę. Sobie zobaczcie. Koźle. Sarna jest tu w przeczorkach, stoi. Tu macie koźlaczka. Dobra, niepokoimy. Idziemy sobie dalej. Szpór, witam na kolejnym polowaniu. Pilnujemy zasiewów. Sytuacja robi się już bardzo poważna, gdyż cały czas te dziki buchtują i zaczynają być coraz większe szkody. Mamy pierwszą zwierzynę. Koziołka. Ale już było słychać pierwsze kwiki dzików. Na razie nic nie widać. Postaramy się obejść troszkę. Zobaczymy, co będzie dalej. I podeszliśmy bliżej koziołka. Mam nadzieję, że spokojnie zejdzie i nie będzie rlu zbędnego rabalu. O, spokojnie schodzi. Szóstaczek. Dobra, schodź i uciekaj. Mamy dziki. Postaramy się do nich podejść. Zobaczymy, czy się uda, czy one tylko schodzą. Dobra, no to atakujemy. Jesteśmy coraz bliżej. Ale jeszcze troszkę nam brakuje. Tu jest jedna sztuka. A jeszcze gdzie druga. Dobra, podchodzimy, żeby się schować koło krzaków.
Jednak znalazłem warchlaka. Warchlak płci męskiej. Niestety innej opcji nie było. Trzeba było chociaż jednego dzika pozyskać, bo co to tu się dzieje? Całe pole jest atakowane, jest buchtowane przez dziki. Tutaj jest dwóch rolników i oni już wiedzieli, że nie będą się patyczkować. Albo coś robimy, albo nie ma innej opcji, pójdziemy w odszkodowanie. No to decyzją taką niestety trzeba było warchlaka odstrzelić. Mam nadzieję, że lochy pójdą i nie wrócą. Będzie chwila spokoju. Jest to problem tego typu, że to jest kukurydza nasienna. Ona jest mega droga. I tutaj, jeżeli nie zawalczymy, nie przypilnujemy tych pól, to nas dwóch, trzech rolników, którzy będą mieli taką kukurydzę nasienną, są w stanie zrujnować dosłownie koło. No a tego raczej byśmy nie chcieli, więc z dwojga złego to już lepiej strzelić tego warchlaka i mam nadzieję, że lochy się z pasiakami wyniosą. Czyli już pasiaki, jeszcze troszkę widać, ale już to głównie się przekształca warchlaczka. Pójdą stąd i będzie chwila spokoju. Bo jeżeli nie, no to słabo to widzę. Także dam znać rolnikowi, że na chwilę obecną dziki są przegonione i będzie miał chwilowy spokój. A co dalej będzie później, no to no, zobaczymy. Teraz pozostało zrobić czynności transportowe, zdjęcia do zipoda i tak dalej, i na chłodnie. Także przełamana pasa, zła pasa, czyli nic nie szczelone, na tyle wyjść. Chociaż już mogłem warchlaki dawno strzelać, ale nie chciałem tego robić. Mam nadzieję, myślałem, że coś się uda w tym temacie zrobić innego. Używaliśmy sznurów hukowych, używaliśmy hukinolu. Sam kilkukrotnie strzelałem też w powietrze, żeby je przepędzić. Nie pomogło to niestety. Jedzenie jest ważniejsze. Więc skończyło się jak skończyło. Uczucia mieszane, ale trudno. Żyjemy dalej, polujemy dalej. Dashboard.